Hej, witam was serdecznie, z tej strony Danielus, a przed wami 9 odcinek serii Total War Rome 2. Gramy sobie rzymską kampanię dalej. Jak pamiętacie, skończyliśmy w ostatnim odcinku u bram miasta Pella, którym zarządza frakcja Tylis. Tylis, który jest dosyć niepotężny, ale bym powiedział obszerny, bo kilka miast w jego posiadaniu było, jest jeszcze, więc jest co robić. Więc tak, przejrzyjmy sobie, co się podziało po przeskoczeniu do następnej tury. Z chaosu wojny wyłoniła się nowa potęga, gotowa rzucić wyzwanie światu, Kartliowie. To pewnie coś z kartonami związanego. Na Sardynii mamy przyrost populacji, można by tam zerknąć, chociaż pewnie zbyt dużo tam się ciekawych rzeczy jeszcze nie da zrobić. Hellas, ludność jest usatysfakcjonowana. No proszę, jeszcze niedawno się pluli do mnie. W Larysie zbudowano budynki. Aha, to dlatego. I Macedonia, ludność jest zaniepokojona. A miastem macedońskim, które w tym momencie posiadam, jest oczywiście Larisa. Apella jest stolicą regionu, tak jest. I co mam jeszcze? Apollonia. Gdzie? Tu. No i to będzie już problem. Problem z racji tego, że niekoniecznie chciałbym toczyć wojnę z tą frakcją. To są Ardiajowie. No niewesoło. Akurat na nich nie chciałbym uderzać. Z nimi mam chyba tam w miarę nawet stosunki dyplomatyczne. Też zerkniemy. No właśnie. Oni są neutralni. Teoretycznie nawet bym powiedział, że mnie lubią. Troszkę. Mamy pakt o nieagresji, umowę handlową. Jeszcze sojusz wojskowy albo sojusz obronny, to już w ogóle by było. Ale się nie da. Nisko jest. Dobra. Także no tutaj ciężka sprawa z tym będzie. Naprawdę. Święty Gaj oczywiście wybuduje, to będzie do ładu. To niebo za drogie. Te żywności niekoniecznie potrzebuję, więc wybiorę tańsze. Ach, dużo zaoszczędzę. Dobra, niech będzie. Okej, okay. To tak. Jak to wygląda? Ład publiczny plus 25. I rośnie cały czas. 26 jest na plusie. Natomiast w Larysie jest minus 13. Wygląda słabo. Ale spokojnie, zobaczymy jak to rozwinę i jak przejmę Pelle przede wszystkim, co przed nami. Więc zanim zacznę walkę, bo pewnie to będzie najciekawszy punkt tego materiału, tego odcinka, to tutaj pojawił mi się jakiś... Kto to jest? Hegemon. Oczywiście Champion, jedna gwiazdka, nic specjalnego, więc sobie... Dojedziemy. Frajera, mam nadzieję, że się uda. Sześciogwiazdkowy, mega wypasiony, potworny champion rzymski. Zabójstwo oczywiście. Patrzcie, co tu się dzieje. To dajmy teraz szansę mu postrzelać na przykład. O. A to rzeź, co to jest w ogóle? Zabija wybrany cel. A czemu rzeź? Nie, rzezi nie chce. Strzelectwo. Traf. Okej, okay, po sprawie. Tak to się robi właśnie, tak się czyści. A, no i tutaj, nie wiem czy pamiętacie, był tutaj jeszcze jeden koleś. To jest chyba też, nie, to mędrzec. Dygnitarz, o, to jest ciekawe. Dygnitarza jeszcze ja na przykład nie mam. Szanowani członkowie społeczeństwa, dygnitarze szerzą kulturę, zajmując się zarówno administracją wojskową, jak i cywilną. Ich działania mogą zredukować umiejętności wodzów, osłabić władzę rządu i handel, wypełniać obcą kulturę, wyplenić obcą kulturę, no tej rozdzielczości ciężko się rozczytać, i wywołać w prowincji bunt. No dobra.
Oczywiście spróbuję się go pozbyć. Cztery gwiazdki, szansa jest. Ukryte ostrze tym razem. Pyk. Pewnie się nie uda, znając życie. O, udało się. No cóż, współczuję tutaj mojemu sąsiadowi. Lekko ze mną nie ma. O, jeszcze awansowałaś. Kolejny poziom. Mój Boże. Trutkę masz tu? Tego nie chcę. Tego nie chcę. Ewentualnie to. Co mi to da? Zabójstwo na koniec do zdrady plus 20% to szans na krytyczny sukces. Albo edykt w pobudzeniu handlu. Miejscowa prowincja. No to też nie, to nie jest głupie akurat. Ale ja sobie dam uniknięcie ewentualnego wrogiego tutaj agenta. Jeszcze jedną ciekawą rzecz wam pokażę tak przy okazji, jak już tu jestem na pustyni. O, właśnie. Popatrzcie, co tu się dzieje. Myślę, że to będzie, powinno być widać, że tutaj fale takie gorącego powietrza się unoszą do góry. Kapitalna rzecz, naprawdę. I jak się najeżdża gdzieś w centrum pustyni, właśnie na właśnie ten obszar, to pojawia się taka czaszka. Armie przebywające na terenach pustynnych ponoszą straty wynikające z wyczerpania. No właśnie. Także warto o tym też pamiętać, żeby uważać na to. Co dalej? Dalej przeniesiemy się tu. Przerzucimy wojsko do Arminum, tak jak mówiłem wcześniej. Następnie sprawdzę jeszcze tą część. Tu jest ok, wszystko. Dobra, to zajmujemy się mięskiem. To na co myślę, że czekacie i wy i ja. Najbardziej. Tu płyną jakieś okręty, ale one mi nie zagrożą. Czyli flota do ataku. Blokada fortu, blokada portu, Boże, jakiego fortu. Pyk. Sabotaż. Zatrucie stu... O kuźwa, czemu tak drogo? I czemu nie mam pieniędzy? Goddammit. No dobra, trudno. Komanda? I'm afraid we cannot. Besieging settlement. O proszę, opcje budowy. Drabina. Nie, to już dwie tury, dziękuję. Lekka winieta. To wiecie co? Winiety nie chcę, ale chcę drabinę. Ze trzy. Więc przejdziemy w oblężenie. I będę ich tutaj podtruwał. Więc jeszcze chwilę to potrwa. Przykro mi. Jeżeli ktoś liczył na szybki tutaj, szybką akcję, no to jeszcze chwilę trzeba poczekać. Dobra, zrobiłem chyba wszystko, co miałem zrobić. Technologia, jeżeli chodzi o technologię, tutaj trzeciopoziomową już rozwijam. Mianowicie 9 tur miałem do manewrów strategicznych, czyli plus 20% do strzałów na minutę dla wszystkich oddziałów lądowych i plus 10% do prędkości biegu dla wszystkich jednostek lądowych. Myślę, że rzecz godna uwagi, warta uwagi. No i poza tym jest też kilka budynków, które umożliwia to wynalezienie tej technologii. Martwi mnie jedna rzecz. Aha, w sumie to mogę zrobić w ten sposób. Budynki. No właśnie. Jest tego trochę. No ja nie będę teraz oczywiście tego czytał, bo nie ma takiej potrzeby. Więc kończymy turę. Na pewno na wynalezieniu tej technologii nie będę... Po wynalezieniu tej technologii nie będę płakał. Martwi mnie tylko jedna rzecz, że za chwilę przypłynie jakaś armia z głębokiej, sami wiecie skąd, i będzie mi próbowała namieszać w szykach. To mnie martwi najbardziej. Kurczę, trochę szkoda, bo myślałem, że od razu zaatakuje. Teoretycznie mógłbym to zrobić, ale jak już mam możliwość wybudowania maszyn oblężniczych, to czemu mam tego nie zrobić? W końcu nikt mnie nie goni.
Chyba, że o tym nie wiem. Nazwy tych miejscowości są naprawdę z dupy w większości. Gadira. Wcale się nie kojarzy ze Zdzira. A Cydamu z jakimś, nie wiem, cymbałem albo głąbem. Pierwsze moje skojarzenie. Kurczę, fajnie nawet ten cień wygląda. Tych wysłanników, bądź w ogóle jakichkolwiek jednostek na mapie. O mój Boże. Coś przypłynęło do Aten? No i właśnie, to jest to. I nagle, ni stąd, ni zowąd, zrobiło ich się 500 milionów. No ale mają rozległe państwo, więc można było się tego spodziewać. Czekajcie, gdzie tam ta jednostka stacjonuje w ogóle? Czy ja jej nie ruszałem? Nie, nie, no ruszyłem. Dołączenie do rodu. Bohater został adoptowany. Powstrzymaj adopcję. Inny ród wyraził chęć adopcji jednej z twoich postaci. To jest chyba taka córka, którą ja kiedyś... To była fajna akcja, bo jakby mój ten główny taki gościu, główny, najważniejszy z rodu, miał córkę, ale jakby nieślubną. No i Rzym nie mógł się o tym dowiedzieć, więc miałem wybór. Albo... Nie pamiętam już dokładnie, co miałem jako drugą opcję, ale tą pierwszą było ukrycie tej córki gdzieś po prostu w państwie, po to, żeby Rzym się nigdy tego nie dowiedział. No i ja tak zrobiłem. Więc może to o to chodzi? O nią? Ale nie! Bo tu jest napisane Appius Liburnius. Liburnius. Dobra, nie będę już tego czytał. Łamał sobie języka. Czy ja chcę? No dobra! Deianira, wykryto... O kurde, gdzie? Nowa intryga polityczna. Stronnictwo będące celem Dom Juni, prowokująca strona Dom Corneli. Nie rozkminiam na razie tych politycznych zawiłości w rzymskich. Ludność z tej prowincji jest zadowolona z życia. Hellas, bardzo mnie to cieszy. W Afryce mamy przyrost ludności, też mnie to cieszy. Kolejna rzecz, niezadowolona ludność w Macedonii. Jest mi bardzo przykro, ale niestety nic nie mogę na to poradzić. No i blokują mi port. Sukin dziady. Co to jest? Dwa franki, no. Noż kurde! Nie mam w pobliżu nic, totalnie, co mógłbym tam wysłać. Flota jakaś by się przydała, flota, ale flota jest, no właśnie. No gdzie, to bez sensu totalnie. Dobra, zrobię tak. Sparta. Ale, o, ja mam maksymalną ilość. Wróć. Dzień dobry. Nie ty. Ty. No nic, no, trzeba cofać. Taką razą. Nie mogę? Victory for Rome! At your service. Dobra, frajerzy, koniec zabawy. Czemu nic nie mogę zrobić? Jakie jest oblężenie, to ja nie mogę użyć tego mojego tego? Bez sensu. No nic, to wróć tutaj. Nie, tutaj. Ready for orders. Ready for battle. Wiecie co, zaryzykowałbym jedną rzecz. Zapisz. Zapiszemy sobie to.
Tutaj. Tak. Okej. I spróbuję. Zobaczę, co się wydarzy. Ludzie. Nie mają szans. Dobra, ja się tu stresuję już. Poszedł. Na dno. Dziękuję. Dziękuję. O, no nie. To mnie przeraża. Ja rozumiem, że może być dużo takich opcji, ale to... To już jest naprawdę... Do współczynnika pancerza dla wszystkich oddziałów. Gdybym ja tu mógł wybrać kilka takich przedmiotów, to jeszcze, ale... Ale tyle... O, do morale, czemu nie? To już, tu jest standardowo. To już jest przesada. Ryni. O, niedobrze. Cholera, no. Czy czekamy, czy nie? Ja tu będę troszkę marnie wyglądał. Nie, nie czekamy. Szybki zapis. Najwyżej jak się nie uda, albo będą duże straty, to będziemy kombinować. No, wojsk to on ma tyle, co nic. Szturmujemy frajera. Chyba może w sumie zająć, ja pierdzielę. Jeżeli zajmie więcej niż 20 minut, to a ten będzie trochę krótszy. Wrzucę najwyżej dwa na raz. Nie powinno być problemów, no zresztą popatrzcie, jaka różnica. No dobrze. Rozpocznij rozmieszczanie, nic mi tu nie przeszkadza. Dobra, dobra. Gdzie ja mam? Mam. O, są cztery. A miały być dwie. Drabinę. Przeatakujemy go od tej strony. Można by pomyśleć też o zaatakowaniu od strony portu. A jakby tędy się wbić? Cholera, ciekawe gdzie on będzie miał jednostki. To jest pytanie dobre. Ale jakby tam się wbić, to by naprawdę dobra opcja by była. Tylko w tej wieży ktoś będzie. Rozejrzę się jeszcze. Z której strony opłacałoby się najbardziej wbijać do środka? Mógłbym też tutaj. Być może ta część będzie nieobstawiona nawet. Ludźmi. A najbliższa brama? Najbliższa brama? Nie, no, brama jest daleko. To mi nie pasi. W takim razie. To będziemy tutaj główne siły wystawiać. Żeby... Tu próbować się przebić przez ten mur, natomiast tu zlikwidować tą bramę. No tak, ale co dalej zrobię? Nie, to mam jeszcze lepszy pomysł. W takim razie. Kogo damy? Kogo damy? Kogo damy? Damy tak, ciebie. Ciebie tutaj. Ciebie tutaj. No niestety ciebie tu. I niestety ciebie tu. Ten oddział zgrupujemy. I zdecydowałem się na to, że drabinę rozstawię sobie tu. Zobaczymy, jaki będzie z tego efekt. Po prostu jakby tak główne uderzenie pójdzie z tamtej strony, natomiast tutaj wedrą się cztery oddziały i spróbują coś namieszać. Może akurat to pozwoli na coś sensownego, miłego, fajnego. Zobaczymy. Nasz dowódca. Grupuję go osobno i rozstawiam tu. Główne siły uderzenia. Tutaj weterani, legioniści. Ich damy sobie na koniec. Oddziału, który będzie to szturmował. Boże, a teraz żebym ja wiedział, w
która konnica może ostrzelać, albo które jednostki mogą ostrzelać i zapalić bramę. Zupełnie nie pamiętam tego. Premia do szarż, obrona wzwarcz, pancerz zdrowie, morale, nie. Zdolności. Opis. No, wybaczcie, ale tego akurat nie pamiętam, więc mogę odwalić manianę za chwilę. Te jednostki damy też gdzieś tutaj z tyłu. A na samym końcu ostrzał. Dobra, to sobie zgrupuję. I zablokuję tą grupę. I co nam zostało? Zostali nam ci jeźdźcy, tak? Dobra. Stay together. Dobra. Chyba jest ok. To będzie główne uderzenie. Tu jest osobno nasz generał. Aha, jeszcze tych strzelców. Do nikogo nie przepisałem. To niech oni, nie wiem, siedzą. Aha, pójdą w te lasy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście na dzień dobry. Stop. Oho. No tak. Jak oni mogliby nie wiedzieć, że ja z tej strony będę próbował. Dobra. Strzelców rozstawię tu. Zaraz za nimi postawię jazdę z naszym dowódcą. Tych gości podstawimy sobie tu, ale tak pojedynczo bym prosił. Nie wiem, czy oni się tu we dwóch zmieszczą. Ok. I jeszcze jest sprawa z głównymi oddziałami. No dobra, tak na serio to ich rozstawię tu. A z konnicą chyba na razie nic nie zrobię. Zobaczymy, czy te oddziały będą w stanie tutaj coś zadziałać. Bo powinny być. Aha, tam widzę, że konnica mogła. Oni też. Któreś jednostki, więc powinno być w porządku. Dobra. Ruszamy. Our reinforcements have arrived. Stop, 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 stop. Są posiłki. Dobra, szybciej, 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 wpłyńcie wszyscy. To zmienia postać rzeczy. Czy ja tymi posiłkami mógłbym się wpieprzyć do portu? Mógłbym. Ale jako... Aha, jednym tu okrętem. Wiecie co? Czy wy wiecie, o czym ja teraz myślę? To tak, większość tu, ale... Aha, to są oddziały strzelające, trochę szkoda, że tylko jednym oddziałem wjadę im do portu. Zobaczymy, co się stanie. Kto ostrzeliwuje? Gdzie? Stop. Ach, ta wieża pewnie.
To wy się cofnijcie. Our general is under attack. No to już jest przesada. Dobra, nie mają zasięgu z tej wieżyczki. Z tej bramy w sumie. Zaczekam na okręty, oczywiście. Nie jestem atakowany? Jestem. Gdzie? Stop. Ach, że tutaj. No to akurat mnie nie dziwi. Chociaż mógłbym to zrobić lepiej. Ten oddział damy tu. Może nie będzie w zasięgu. A ten oddział po prostu dalej. I tyle. I tu nie powinni mieć zasięgu. Co to jest? Aha, to ptak. Dobra. Zobaczymy, coś to da. Zaraz. Stop. Stop, mówię. Bo ja chcę zobaczyć, czy kamera filmowa może to pokazać. Może. Dobra. Ja chcę to zobaczyć. Wow. Na górę, panowie, na górę. O tak. Piękny widok. Ale widok. Ale widok. Dobra, bo tu się coś dzieje już. Stop. Stop, mówię. Nie taki stop. Pytanie. Czy ja mogę nimi coś tu zrobić? Nie. Nie, nie mogę nic zrobić. Dobra, to ja nic wam nie kazałem robić. Na dół. A wy to jeszcze dalej na dół. Dobra. Jeszcze sięgają tymi strzałami, ale już niewiele. Chodźcie tu szybciej i spieprzać mi na dół. Go! Tą samą dziurą macie zejść. A czemu oni nie mogą zejść? Stop. Nie, no bez kitu, ja tego nie rozumiem. A oni zejść na dół nie mogą, tak? I kto to wymyślił? No ja nie mam pojęcia na przykład. Jaki oddział? Ci to muszą się gdzieś schować, najlepiej. A wy, panowie. Co się da, to róbcie. Odwracajcie uwagę. A ty czemu nigdzie nie jedziesz?
Jakby mi ktoś wytłumaczył, co tu się stało i dlaczego ja nie mogę sprowadzić tego wojska na dół, to byłbym naprawdę wdzięczny. Boże, myślałem, że ktoś strzela, a to tylko ptaki. No what the fuck w ogóle? Tam mogą pójść, ale zejść na dół już nie. No i stoją, widzicie to? Moim zdaniem to jest zbugowane, ale dobra. Bo ja nie zacznę atakować za chwilę. Oczywiście, wszyscy ruszają. To jest piękny widok. Ej, no! Czemu wy nie idziecie? Zbugowali się. Pokażcie mi jakiś sensowny oddział. Gdzie ostrzał z góry? Ale to genialne, to jest genialne, naprawdę, to jest świetne. Gdybym ja mógł wbić przez te skały. I którędy wy tam pójdziecie niby? Dobra, bez kitu, stop. To jakaś bzdura jest. Zobaczymy zaraz, czy następny oddział będzie mógł zejść. Jeszcze zasięg? No i ci stoją. Cholera wie dlaczego. Pewnie coś się zbugowało, no nie mam innej odpowiedzi na to. Więc jedna drabina tu by się chyba jednak przydała. Dobra. Robią co mają robić, więc jest okej. Lecimy na drugą stronę. Tu nic sensownego nie wyszło, jak widzę. Ciekawy jestem na przykład, czy ten oddział mógłby skorzystać z tych drabin. Niech sobie tu przejdą. Oni raczej nie będą mi potrzebni, tak na dobrą sprawę. Teraz tu wpuszczę konnicę, to się zacznie dopiero. Brama się niby pali. Wielkość płomieni. 30-31%. Ale ostrzał. Będę musiał ich stąd wycofać, bo to bez sensu.
Aha, jeszcze jedna rzecz. Czy tu mi ten stateczek wpłynął? Chyba wpłynął. Aha, to ten oddział poległ. Dobra. Trudno. Niech i tak będzie. Gdzie oni są? Co z tą bramą? 50%. Szybciej. Trochę ludzi mi padło, ale to nic. Może oni stąd się przenieśli? Będę mógł ten punkt zająć na przykład. Chociaż wątpię w to. Tu coś jest. Trudno. Będzie walczył bez amunicji. Nie ma jednostek... Są. O mój Boże. The men are wavering. Stop. No słabną, nie da się ukryć. 67. Nie wiem, czy te płomienie wystarczą na przykład, żeby zdobyć. Tu spore straty poniosłem pod główną bramą. Uderzyli. Zaczyna się robić gorąco, szczerze wam powiem. The men are wavering. Our men flee the field of battle. God damn it. This is a shameful display. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Dobra, odpuścili sobie. The men are wavering. Co z tą pieprzoną bramą? Nie no, to trzeba dalej ostrzeliwać. Okej. No ten oddział akurat nie chciałem, żeby tutaj szedł. Szkoda trochę tych biednych ludzi, ale co ja zrobię? Tam widzę, moi sobie radzą. Dobra. The enemy's gates have been destroyed. Brama otwarta. Całą chmarą do środka. A wy gdzie? Ludzie, co tu się dzieje w ogóle? No, widzieliście to? Zamiast wejść do środka, to cholera wie, co oni próbowali zrobić. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. The men are wavering.
Ja muszę zobaczyć, co tam się dzieje. Totalnie tu straciłem kontrolę nad moim wojskiem. Dobra, to się udało, czyli można wchodzić po drabinach, które zostały rozstawione. To jest bardzo dobra informacja. Okej, jest wygrana. Duże, duże, mega duże straty. Wcale tak nie powinno być. Ale to było moje pierwsze takie oblężenie w kampanii. Potężne, większe oblężenie. Więc powiedzmy, że jestem troszkę usprawiedliwiony. Zakończ bitwę. Całkiem dobry, ale tam pod tą bramą nie... Wybaczcie. Nie dzielenie na trzy części, tylko po prostu skumulowanie tą całość wielką i uderzenie w to. Wtedy szybciej bym się przebił, szybciej wszedł do środka, szybciej zaatakował. I jedna drabina też mogła stać właśnie z tej strony od bramy, żeby unicestwić tych, którzy stali na murze i mnie ostrzeliwali. No to są takie wnioski, już tym razem będzie lepiej. Ale stolica zdobyta. Troszkę dużym kosztem, ale trudno. Oczywiście okupacja. Dobra. Dzielni żołnierze, tak. Tu będziemy się leczyć, oczywiście teraz. Rozwiniemy się dodatkowo. Co to jest? No morale wszystkich dzieł, które walczą, to nie. Plądrujące armię, to nie ja. To nie chcę. O! To mi się podoba. To też jest dobre. Ale weźmiemy sobie to. I dorzucę jeszcze coś. Stratek do przebiegłości, do zapału. Minus 4 do werbunku. Dobra, weźmiemy to. Okej, Pella zdobyta. Niestety ta bitwa chluby mi nie przyniosła, gdyż toczyła się w śmiesznych warunkach tak naprawdę. Nie za dobrze poszło, delikatnie mówiąc. Mogło pójść zdecydowanie lepiej. Jeszcze przy okazji tego nie będę robił. Wyburzymy sobie te budynki, żeby nam tu... O, z nich i tak po prostu nie będę korzystał. Są troszkę drogie, więc nie stać mnie teraz na przebudowanie tego. Chyba, że to... O! 6 do ładu. Amfiteatr. No to mi się podoba. To mogę zainwestować. Dobra. Kończę ten odcinek, bo wyjdzie strasznie długi, pewnie około 40 minut. Tak mi się wydaje, więc mieliście co oglądać. Kolejne miasto zdobyte, prawie prowincja. Zostanie jeszcze tylko to miasto, ale tak jak mówiłem, tu się jeszcze zastanowię, jak to będzie wyglądać. Natomiast na pewno trzeba tych Tylis pocisnąć, bo jak widać, ich stolica poszła. Trzeba rozdupczyć im jeszcze te trzy miasta, cztery w sumie. I będzie pozamiatane, będzie po nich. I kolejny obszar gigantyczny, można by powiedzieć, Morza Śródziemnego będzie zdobyty. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na pewno będzie się działo. Hej!